Moje przeżycie z gramofonem niby Diora, niby Unitra, nie wiem co to było. Trzeba było ustawić sobie te dwie kolumny z jednego ucha, a drugą kolumnę z drugiego ucha, a ten patefon do przodu, żeby ta płyta się dobrze kręciła i wtedy było słychać bardzo dobrze to stereofoniczne SDB. To był super dźwięk, super stereofoniczny dźwięk lat 70, przełom 80. To mi się bardzo podobało. Świetny dźwięk. Radiowa sieć wydawnicza. Piąta 15 odczyt rolniczy, 630 płyty, 7-5 Łukowisko albo kolejna historyjka. And now, late at night, inside the museum.
telefoniczny konkurs tej nocy wielkiej mocy. Mój pierwszy gramofon to był gramofon na korbę. On był bardzo fajny, ponieważ można było sterować szybkością odtwarzania płyty. Można było kręcić korbę wolniej lub szybciej i otrzymywało się wspaniałą składankę muzyczną, tak jak na prawdziwym stole mikserskim. Dzięki temu nawet z byle jakiej płyty można było otrzymać wspaniałą składankę muzyczną. Trzeszczy dzisiaj. O, idea jest taka, idea jest zerżnięta. Od pewnego pisarza cyberpunk Bruce'a Sterlinga. Mam te przedtory na ekranie naszego interbignetu witryny z manifestem Bruce'a Sterlinga. Tekst nosi tytuł The Dead Media Manifesto. Czyli po polsku manifest w sprawie mediów, które wyszły z użycia. Ale jeszcze dosadniej, zdechłych mediów. Mediów trupów. Otóż Bruce Sterling interesuje się różnymi technicznymi środkami porozumiewania się, które wymyślono w XX wieku. Ciągle w naszym wieku coś tam wymyślano, a to telefon, a to radioodbiornik, a to telewizor, to znowu internet, jedne rzeczy się wymyśla, inne się porzuca, no i Sterling wykombinował sobie stworzenie w sieci, w internecie takiego biura mediów porzuconych. Żeby skatalogować tego typu wynalazki dla upamiętnienia, po prostu. Stąd Dead Media Manifesto. My, technomani, nie interesujemy się wszystkimi tego typu wynalazkami. Interesują nas gramofony. Stąd konkurs na telefon. Mój pierwszy gramofon. Dzwońcie i opisujcie. A będą nagrody w postaci biletów na PAL. MAL. Night. Do Świdnika, klub Bardo. Tybetańskimi naleciałościami. 5 grudnia, piątek, godzina 13:00 do 17:00, konkurs DJ-ów. Od 17:00 do 7:00 super chat party. DJ Dreddy. MK FIFA. Diesel. I House. Elvis. DJ Resident klubu Bardo. Dla kolejnych 5 posiadaczy iglaków zaproszenia do Bardo. Proszę bardzo. Stop.
December. The skies always had little fluffy clouds in them, but they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red. Still see them in the desert. Yeah.
za maszyną miksującą Mr. P. Na naszym zegarze godzina 0130, a dzisiaj tej nocy wielkiej mocy nie obędzie się bez wizytatorów technikum mechanizacji muzyki. Król Artur i rycerz okrągłego zera, czyli Artur Przybylski i Grzegorz Samporski we własnych osobach. Panowie, czas start, pora na profesjonalną marketingową reklamę drugiego numeru zera. Cześć, Artur Przybylski. Wywiad z Chemical Brothers, wywiad z Billem Liebem. Wywiad jedną z bardziej popularnych i bardziej znanych polskich performerek, Alicją Żebrowską. A także... Ale to nie będzie pop. Nie, to będzie totalna będzie alternatywa. Hard pop. Hard alternatywny pop. Grzegorz Samborski przy mikrofonie, to teraz forma zera. No zero będzie lepsze. W dobrej formie. W dużo lepszej formie niż poprzednie numery. Co szczególnego graficznie? Szokująco graficznie opracowany wywiad z Alicją Żebrowską. Polecam szczerze. Będzie jakiś kolejny odcinek kosmicznej hamówy? Tym razem kosmiczna hamówa odjechała, a na miejsce się wrócił Strain i pułkownik Polska. Czyli będzie Polska. Kolejny komiks, czyli opowieść z dymkiem. Dokładnie. Na koniec numer telefonu 012, potem dwójka z sześcioma zerami i ogłaszamy szybciutko konkurs dla naszych słuchaczy. 10 darmowych egzemplarzy naszego najnowszego numeru zera. Którzy powiedzą, który to numer zera? Dokładnie. A oprócz tego 3 kompakty z nagraniem grupy Delirium, ale trzeba odpowiedzieć, z jakiego miasta pochodzi lider Bill Lip. To pytanie konkursowe. Dla ułatwienia podamy, że to miasto to szczególne i sentymentalne miasto w Kanadzie. Dla obecnego tutaj króla Artura i rycerzy okrągłego zera.